Jak doskonale wiecie, każdy kraj ma swoje zwyczaje i listę zakazanych składników w produktach spożywczych. Właśnie tak. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz, ale przy odrobinie chęci możesz znaleźć to, czego potrzebujesz. Albo i nie. Produkty, które regularnie znajdujecie na półkach w lokalnym sklepie spożywczym, mogą być niedostępne w innych częściach świata. Nie chodzi tylko o różnice kulturowe, ale o kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, więc słuchajcie uważnie, może następnym razem dłużej zastanowicie się nad swoją listą zakupów. Numer 1. Kurczak. W Europie i Wielkiej Brytanii od 1997 roku zakazana jest sprzedaż kurczaków odkażanych chlorem. W 2010 roku chlorowane kurczaki trafiły na czarną listę również w Rosji. Mycie kurczaka chlorem ma zapobiegać salmonelli i innym infekcjom bakteryjnym. W Europie metodę tę uznaje się za niebezpieczną z uwagi na fakt, że wysoka zawartość chloru może prowadzić do rozwoju substancji rakotwórczych szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Numer 2. Batoniki zbożowe. Batoniki zbożowe, owsianki i tym podobne uznaje się na świecie za jedne z najzdrowszych produktów bogatych w niezbędne witaminy i minerały. Jednak w Danii zostały one zakazane w 2004 roku. Według duńskiego Urzędu do Spraw Weterynarii i Żywności zawierają za dużo substancji toksycznych, które przy regularnym spożywaniu mogą mieć szkodliwy wpływ na wątrobę i nerki u dzieci. Numer 3. Łosoś hodowlany. Łososie żyjące w naturalnym środowisku są bogate w kwasy omega-3, czyli niezwykle zdrowe tłuszcze. Jednak łososie pochodzące z hodowli są karmione ziarnem, antybiotykami i innymi lekami, co sprawia, że ryba nabiera szarawego koloru. Więc aby nadać im ładny różowy wygląd, są później traktowane sztucznymi substancjami. Nic dziwnego, że łosoś hodowlany znajduje się na czarnej liście w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. Niedawno hodowli łososia zakazano też w stanie Waszyngton. Numer 4. Sos sojowy. Jak wynika z badania opublikowanego w serwisie Science Direct, w 2016 roku 82% upraw soi pochodzi z modyfikowanych genetycznie nasion. Wpływ GMO na ludzki organizm nie został w pełni przeanalizowany, jednak produkty modyfikowane są zabronione w niektórych krajach europejskich i Rosji, w rejonie Zatoki Perskiej i innych państwach. Co więcej, sos sojowy może również zawierać niebezpieczną substancję rakotwórczą karbaminian etylu. Numer 5. Mięso. Przy produkcji mięsa wołowego, wieprzowego i indyczego dość często stosuje się raktopaminę. Hormon ten umożliwia zwierzętom szybsze przybieranie na wadze. Naukowcy twierdzą, że takie mięso może być szkodliwe dla ludzi i... i witamin i może prowadzić do poważnych problemów żołądkowych. Pewien magazyn napisał o dwóch przypadkach takich problemów u zdrowych dzieci podczas i po zjedzeniu chipsów zawierających olestrę. Należy pamiętać, że substancja ta jest często stosowana w produkcji chipsów oznaczonych jako light. Można ją również znaleźć w niektórych rodzajach serów, margarynie, herbatnikach, lodach i innych produktach. Numer 7. Jabłka. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez amerykański Departament Rolnictwa w 2014 roku stwierdzono, że 80% jabłek zawiera difenyloaminę, znaną również jako DPA, która pomaga zachować świeżość owoców przez... ...życia tradycyjnych cukrów. W Japonii i części Unii Europejskiej zakazane są dwa konserwanty, często dodawane do gum do żucia, BHA i BHT. W badaniach na szczurach wykazano, że obie te substancje chemiczne są rakotwórcze, przez co zachodzi podejrzenie, że u ludzi mogą wywoływać podobny efekt. A tak przy okazji, od 1992 roku rzucie gumy jest zakazane w Singapurze, ale nie ma to związku ze składem tego produktu. Władze wprowadziły ten zakaz, żeby zachować czystość i porządek na ulicach. Numer 9. Galaretki.
Według Komisji Europejskiej galaretki w mini kubeczkach są bardzo niebezpieczne dla dzieci ze względu na ryzyko zadławienia. Ponadto słodycze te mogą zawierać glukomanan, włókno pęczniejące pod wpływem wilgoci, co może sprawić, że produkt utknie w gardle. W takim przypadku nie zadziała nawet chwyt Heimlicha. Słodycze tego typu są zakazane w Europie, Australii i innych krajach. Numer 10. Pomarańczowe napoje gazowane. Głównym składnikiem pomarańczowych napojów gazowanych jest bromowany olej roślinny, czyli toksyczna substancja chemiczna. Pomaga on utrzymywać wyrazisty cytrusowy smak i zapobiega rozwarstwianiu się napoju, ale gromadzi się w ludzkim organizmie. Duże ilości napojów zawierających BVO mogą prowadzić do bardzo poważnych chorób, od problemów ze skórą i układem nerwowym po utratę pamięci. Dlatego właśnie substancja ta jest zabroniona w Europie i Japonii. Numer 11. Chleb. Wielu amerykańskich producentów chleba, bułek, placków pszennych, bułki tartej i tym podobnych dodaje do ciasta bromian potasu, dzięki czemu jest ono jaśniejsze i bardziej elastyczne. To skraca czas pieczenia i zmniejsza koszty, ale przy nadmiernym spożyciu prowadzi do poważnych chorób nerek i układu nerwowego. Nie powinno więc dziwić, że zakazano jego stosowania w Brazylii, Kanadzie, Chinach i Unii Europejskiej, a także w kilku innych. Substancja ADA jest używana do wybielania mąki i dłuższego zachowania świeżości produktów. Może wywoływać alergię i astmę. Numer 13. Surowe mleko. Surowe, niepasteryzowane mleko jest tak popularne w Europie, szczególnie w Austrii i Szwajcarii, że można kupić je w specjalnych mlekomatach. Jednak w ciągu ostatnich 30 lat zostało ono zakazane w blisko połowie stanów w USA. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób ostrzega, że takie mleko może zawierać szkodliwe bakterie i zarazki wywołujące poważne problemy żołądkowe, a w rzadkich przypadkach nawet zagrażające życiu choroby. Numer 14. Nabiał. Surowe mleko jest zakazane w większości stanów USA, ale syntetyczny hormon RBGH zawarty w wielu produktach nabiałowych już nie. Hormon ten ma na celu zwiększać produkcję mleka, ale uważa się, że u krów, które go otrzymują, prowadzi do bezpłodności i odporności na antybiotyki. Nie ma stuprocentowej pewności, że nie wywołuje podobnych skutków u ludzi. RBGH wiąże się również z występowaniem pewnych rodzajów chorób nowotworowych. Nic dziwnego, że zakazano go w Kanadzie, Izraelu i Unii Europejskiej. Numer 15. Błyskawiczne puree ziemniaczane. Do produkcji gotowego puree ziemniaczanego często stosuje się butylowany hydroksyanizol, czyli BHA lub E320. W oparciu o przeprowadzone badania, krajowe instytuty zdrowia stwierdziły, że ten konserwant może być szkodliwy dla ludzi. BHA zawierają również inne produkty, np. mrożonki, zupy i majonez. Substancja ta jest zakazana w Japonii i niektórych krajach europejskich. Numer 16. Sztuczne barwniki. Dużo produktów, od płatków i wypieków po cukierki i napoje, zawiera sztuczne barwniki. Poprawiają wygląd wyrobów spożywczych, ale są produkowane na bazie substancji chemicznych będących pochodnymi ropy naftowej. Tak jest, tej samej, z której wytwarza się benzynę. Nie zaskakuje więc fakt, że są one wysoce toksyczne i mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, powodując reakcje alergiczne i uszkodzenie komórek nerwowych. Dlatego zakazano ich stosowania m.in. w Austrii, Finlandii, Francji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Numer 17. Margaryna. Spożycie tłuszczów trans może prowadzić do problemów z metabolizmem, wysokiego ciśnienia krwi i chorób układu krążenia. Najwyższy procent tłuszczów trans znajduje się w margarynie.
chowanie lokalnych tradycji kulinarnych. Natomiast jajka czekoladowe Kinder Niespodzianka są zabronione w Stanach Zjednoczonych. Prawo z 1938 roku zakazuje umieszczania niejadalnych przedmiotów w produktach spożywczych, aby zapobiec ryzyku zadławienia się u małych dzieci. Co ciekawe, prawo to jest regularnie łamane, gdyż co roku ludzie próbują bezskutecznie wywozić do Stanów Zjednoczonych dziesiątki tysięcy Kinder Niespodzianek. Niektórzy fani tego smakołyku składają nawet petycję o zmianę prawa, ale jak do tej pory bez powodzenia. Nie martwcie się jednak, w USA pojawiła się niedawno nowa wersja tych słodyczy z dwiema oddzielnie zapakowanymi połówkami, dzięki czemu zabawka nie ma styczności z czekoladą. A wy co o tym myślicie? Jesteście w stanie zrezygnować z którychś produktów na naszej liście? Dajcie znać w komentarzach poniżej. A jeśli dowiedzieliście się dziś czegoś ciekawego, koniecznie polubcie nasz filmik i udostępnijcie go znajomym. Hej, hej, tylko nie idźcie od razu na frytki z ketchupem. Mamy dla was jeszcze wiele interesujących filmików. Na pewno znajdziecie coś.